Od maleńkości był malowanym ptakiem wyróżniającym się spośród wszystkich swoich znajomych kolegów. Spotykamy się w takim miejscu szczególnym dla Pana, ale też dla naszego bohatera, o którym będziemy rozmawiać, bo żeśmy się tutaj głównie dlatego spotkali. Jesteśmy w takim fajnym, ciekawym miejscu, czyli w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym, który jest miejscem kultowym dla miasta Łodzi, można powiedzieć. Postać, o której będziemy rozmawiać, to Jerzy Nikodem Kosiński, amerykański pisarz, albo polski pisarz przemianowany na amerykańskiego, polski pisarz z korzeniami amerykańskimi, czy jak to nazwać, nie wiadomo. Różnie tą osobę się określa. Dla nas jest na pewno Polakiem, łodzianinem i uważamy go za największego polskiego pisarza po Józefie Konradzie, który zrobił największą karierę na świecie, tłumaczony na 30 języków, ponad 70 milionów sprzedanych egzemplarzy. To są bardzo duże liczby. Osoba bardzo kontrowersyjna, na całym świecie uznawana za wybitnego pisarza, natomiast w Polsce ogromnie krytykowana od samego początku. Jakaś wielka nagonka, jakieś wielkie pole bitwy na temat Jerzego Kosińskiego, uważanego za antypolskiego pisarza, człowieka, który kłamał, człowieka, który był diabłem i różne inne rzeczy. Publikacje, dokumentacje, jego kłamstwa, mistyfikacje, Joanna Siedlecka, Czarny Ptasier i mnóstwo innych książek, które cały czas szkalują Jerzego Kosińskiego, jego twórczość, jego życie, poddają próbie, ale zawsze jest to z ogromnym jakimś negatywnym przekazem. Natomiast wiem, że Pan, ale też ja, który się fascynuje Kosińskim od ponad 20 lat, mamy troszkę inny stosunek, bardziej łagodniejszy, bardziej neutralny. Mnie fascynuje Kosiński jako człowiek, ale nie mam prawa oceniać jego życia na tyle, żeby wystawiać mu jakiś końcowy werdykt, jakim był człowiekiem, czy złym, czy dobrym. Z całą pewnością był wybitnym pisarzem i człowiekiem, który wymyślił sobie jako młody człowiek marzenie i to marzenie urosło do bardzo dużego marzenia, które zrealizował, ponieważ znalazł się w Stanach Zjednoczonych, osiągnął wielką karierę międzynarodową jako pisarz, brylował tam w tej Ameryce, Ameryka go pokochała. Finał był straszny. Interesuje mnie on jako człowiek i bardzo bym chciał porozmawiać właśnie z Panem o tej Waszej przyjaźni, która się zrodziła na początku lat 50. Jak to się stało, jakby Pan mógł sięgnąć pamięcią i wrócić do tego momentu, kiedy się z Jurkiem Kosińskim poznaliście? Z Jurkiem Kosińskim mieszkaliśmy bardzo blisko. Spotykaliśmy się przylotnie właśnie tu na deptaku, bo był taki zwyczaj, że w niedzielę młodzież się spotykała, chodziła do kościoła. Jurek też chodził do kościoła i luźno znaliśmy się. Ja byłem już członkiem Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Tam miałem odczyt na temat portretu. Był Jurek. Po skończeniu tego odczytu doszedł do mnie, wracaliśmy razem tym samym tramwajem, wysiadaliśmy na tym samym przystanku. W trakcie jazdy on mówi, że on też się interesuje fotografią, czy ja mógłbym spojrzeć, ocenić jego zdjęcia i pomóc mu w pewnym sensie. Wtedy zaczęła się ta nasza znajomość fotograficzna. Pracowałem w wytwórni filmów fabularnych. Miałem kontakt również ze szkołą filmową. Korzystaliśmy z biblioteki szkoły filmowej, która dysponowała czasopismami fotograficznymi, ale i filmowymi. Była możliwość oglądania filmów amerykańskich, niedostępnych ogólnie. Tak, wiemy to. Wtedy, bo wtedy wiadomo, panował socjalizm i inne warunki zupełnie. To był koniec 54, początek 55, kiedy zaczęliśmy jak gdyby systematycznie dokształcać się fotograficznie. Mhm. Czas, kiedy Kosiński już wyemigrował do tych Stanów, dostał to stypendium Fundacji Forda. Czy te kontakty pomiędzy jego rodziną a Panem się w jakiś sposób pochodziły? Czy mieliście okazję się spotykać? Muszę Panu powiedzieć, że nawet moje stosunki z Jurkiem Kosińskim się urwały. Jurek Kosiński nie zdawał sobie konsekwencji z pewnych swoich pomysłów. Naraził się nie tylko fotografiką, ale i chyba wielu łodzianom. Nie znalazłby Pan w tym czasie kogokolwiek z
tak zwanych hobbystów fotografii, który by się pozytywnie wyraził o Jurku. Było to dla mnie o tyle przykre, że no właśnie, prezes, całe towarzystwo fotograficzne łączyło mnie z Kosińskim i w pewnym sensie obarczało mnie za winę Kosińskiego. Wystawa doszła do skutku, ale jak pan widzi, bez Jerzego Kosińskiego. Mało brakowało. Kosiński by w ogóle nie wyjechał do Stanów przez tę wystawę. No ale jakoś sprawa została załagodzona i dosłownie 4 miesiące przed jego wyjazdem pewni ludzie zdecydowali się odpuścić mu. Walczyłem z Jurkiem Kosińskim, uprzedzałem o pewnych rzeczach, że żyjemy w takiej, a nie innej rzeczywistości i należy zaakceptować tę rzeczywistość. Do niego to nie docierało. Jurek był niesamowicie inteligentnym, błyskotliwym facetem. Zdawał sobie sprawę, że nie może zaszokować Amerykanów powieścią typu Przeminęło z wiatrem. Musi zaszokować treścią i formą. I zdecydował się na Malowanego ptaka. Przecież to był szok dla Amerykanów. Czy Malowany ptak był już gdzieś jakimś zaczątkiem pomysłu Jurka przed wyjazdem do Ameryki w 1957 roku? Proszę pana, zatruwał wszystkich nas opowiadaniami. To jest ciekawe, bo wszyscy myślą, że to powstało w Ameryce. Nie, kto chciał go słuchać, a mieliśmy już tego dosyć. To on opowiadał te rzeczy, dokładnie. Sam byłem świadkiem, szliśmy ulicą, szukaliśmy oczywiście różnych modeli, bo zaczęliśmy najpierw od tematu starość. I w pewnym momencie Jurek mi ginie. Okazuje się, zobaczył Wilczura i uciekł do bramy. To nie było udawane. Mało tego, to, że on chciał opowiadać o tych swoich przeżyciach, on jak gdyby chciał wyrzucić z siebie pewne rzeczy, które się działy w nim, które go dręczyły. Zresztą do końca życia go dręczyły. I człowiek, który jako dziecko 9-10-letnie czy 12-letnie nie przeżył wysyłki, zmiany miejsca urodzenia, to znaczy zmiany życia geograficznego, kulturalnego, obyczajowego. Tożsamości przede wszystkim, bo on musiał być uczony w jakiejś formie kłamstwa do tego, żeby przetrwać ten czas okupacji, w związku z tym przyjęcie nowego nazwiska, bo przecież to był Józef Lewinkow i musiał się być nagle stać Jurkiem. Dla małego dziecka taki rodzaj transformacji jest, myślę, szalenie trudny. I to całe jego życie, nawet w tej Dąbrowie Rzeczyckiej, te 4 lata, to jest jakiś jego wewnętrzny koszmar, ale to jest jakiś koszmar tego ukrywania się, ukrywania samego siebie i potem z tego wyjście jest bardzo trudne. Jemu zarzucają wszyscy to, że on po prostu spędził niby tą wojnę w bardzo dobrych, przyjaznych, miłych warunkach. Matka Elżbieta była panią domu, grała na fortepianie, ojciec uczył w szkole, na poczcie. Ale to było w Łodzi. Ja rozumiem, ale potem w tych czasach nawet... Dobrze, kiedy to... i z tych idealnie cieplanianych na wysokim poziomie życia znalazł się w potwornie prymitywnych warunkach. Tak. I nikt sobie nie zdaje sprawy, że miał do czynienia z rówieśnikami prymitywnymi. On wtedy był już malowanym takiem, bo on ich nie rozumiał. Była inna mentalność tych ludzi. Problem Kosińskiego z Polską po tym sukcesie Malowanego ptaka w 1965 roku polegał chyba na tym, o czym mówiła Maria Janion, że została zatarta gdzieś jakaś granica sztuki po prostu. Polacy potraktowali tą książkę, tą wypowiedź jakoś ideologicznie bardzo, 1:1, że to jest jakaś forma faktu. Kosiński nigdy nie mówił o tym, że to jest jego biografia, raczej mówił o tym, że to jest opowiadanie, to jest jakaś pewna próba
opowiedzenia przez swój własny pryzmat doświadczeń, jakiejś historii, no ale to jednak jest sztuka, no tak jak malarstwo, tak jak fotografia, no to jest zawsze otwarte. Każdy ma możliwość jakiejś własnej interpretacji. Polacy to potraktowali jako pewien rodzaj biografii, faktur, no i stało się nagle ogromnym konfliktem, bo Kosiński spędził 4 lata w Dąbrowie Rzeczyckiej u tej rodziny Stanisława Warchoła, gdzie to dzieciństwo no nie było aż powiedzmy takie straszne jak dzieciństwo kogoś w getcie, ale to są oczywiście porównania bardzo trudne, natomiast to było jakąś kością niezgody, że opisuje młodego chłopca, ni to cygana, ni to Żyda, błąkającego się po polskich wsiach, doznającego strasznej krzywdy od polskich chłopów. Są nawet porównania i jakieś fragmenty, że Sesman jest tym lepszym człowiekiem i bardziej ludzkim niż polski chłop i tak dalej. To stało się na pewno ogromnym konfliktem, że u nas w kraju potraktowaliśmy tą wypowiedź serio. A to jednak jest literatura. Rodziny całe zostały mordowane, które przechowywali Żydów. Tak, całe wioski nawet palone. Ale prawda? Oczywiście. I tak dalej, bo to był no taki rodzaj zemsty. Potworny naród nie potrafi rozróżnić tych rzeczy. Mhm. No są dobrzy i źli ludzie, po prostu. Jak to jest z tą sytuacją seksualności Kosińskiego? O tym się strasznie dużo mówi, że on był jakimś erotomanem, on miał jakieś idee fix na punkcie seksu i tak dalej. Doskonale wiemy, że to dzieciństwo tego chłopaka spędzającego ten czas w tej Dąbrowie Rzeczyckiej na tej wsi, czas okupacji, to jest okres dorastania, on miał 7, 8, 9, 10 lat. Tam był jeden pokój, on z matką i z ojcem był w jednym łóżku. Myślę, że dla chłopaczka takiego dorastającego to też jest jakaś forma czegoś zupełnie dziwnego. No nie chcę jakoś tego nazywać. W każdym razie być może ten rodzaj to też wpłynął na jego późniejszą tą jakąś formę seksualności. Kosiński nigdy nie używał słów wulgarnych. Nie pił, nie palił. Był szalenie dżentelmeński w stosunku do dziewczyn. Żadnej nie zgwałcił, nikogo nie oszukał, nikogo nie zabił. Nie wiem, skąd się narodziła taka fama jakiegoś potwora. Był to superkulturalny człowiek, który, tak jak to odbywał, zwalczał w sobie pewne demony, które znalazły się w jego psychice w wieku 10 lat. I on z tym walczył do końca. Mało tego, był malowanym ptakiem od urodzenia. Zarówno wtedy, kiedy miał te 10 lat i miał do czynienia z tymi prymitywnymi dzieciakami prześladującymi go, jak później z kolegami ze szkoły filmowej, którzy również byli prymitywni w stosunku do niego. Byli abnegatami. Jakim pozorem był? Proszę pana, tutaj była kawiarnia Honoratka, o której pan wie. Tak. Kiedyś robiliśmy zdjęcia dziewczyny fajnej, mieszkała naprzeciwko Honoratki. Spotykam się z Jurkiem Kosińskim w Honoratce. On mówi, wiesz co, zaniosę zdjęcia. Ja mówię, dobrze, poczekam na ciebie. Czekam godzinę, nie przychodzi, czekam półtorej godziny. Szlak nie trafia, mówię, pójdź. Wraca taki zmarnowany. Mówię, no co, a wiesz co, no długo mi dziękowała. Patrzę tutaj, ma malinę tam, wysadę. Za jakiś czas spotykam matkę tej dziewczyny. Mówię, no jak tam pani przyjęła zdjęcia córki? Mówi, a tak, no Jurek przyszedł, nie było wtedy córki w domu i siedział, zawracał mi głowę, opowiadał różne rzeczy. Nie było jej. Na przyszedł, przestrzegał, przetrzymał mnie półtorej godziny. No tak. No przecież jak ja się później dowiedziałem, no to szlak nie trafił. No, no taki pozer był. Zawsze w krawacie, zawsze czysta koszulka. Błyszczał. Głowacki tak. Mówił, że on po prostu błyszczał. Zawsze tak. Piękne tweedy. Zawsze elegancki. Znakomicie ubrany, szalenie inteligentny. Ci
ci ludzie znali Kosińskiego jako Kosińskiego Amerykanina. Kosińskiego, tak. No. Kosiński w Polsce był zupełnie innym Kosińskim. Mhm. Przed wyjazdem. Przed wyjazdem. Mówił Pan o tym spotkaniu po 30 latach. Spotyka Pan Kosińskiego, który jest innym Kosińskim innym, niż tym, oczywiście, którego Pan znał i się, z którym się przyjaźnił. Czy się zgodzi Pan z tym, co powiedział o nim Janusz Głowacki, że Kosiński kłamał nawet kiedy mówił prawdę? Bo to jest bardzo ładne zdanie, prawda? Tak stwarzał i tak wymyślał, że w tym wszystkim przestał nad tym wszystkim mieć kontrolę. Pewne swoje przeżycia tak ubarwił, że wierzył, że tak było. Jak potwornie mogą być okrutne dzieci, to wiemy. I mógł doznać, powiedzmy, odrobinę przykrości, ale ta odrobina w dziecku wzrosła. On ubarwił to. I wierzył w to. Dlatego dziwię się, że dziennikarz, pisarz miał za złe, że jak był w Warszawie, podpisywał książki, przyszli do niego jego dawni koledzy. Rodzina Stanisława Warchoła. Żonie przytulił tak. Ich do... No jak mógł? Przecież to byli jego prześladowcy. Oni mówią, Jurek, przecież myśmy tutaj, ty pamiętasz, ty przecież ty byłeś w dom, tu Andrzejek się z tobą bawił. Zobacz, to jest Andrzej, przecież myście razem chodzili te gołębie tam karmić i tak dalej, a to jest Ewa, przecież to przecież my, Jurek. No dobrze, no, te dzieciaki przecież mają inną pamięć, ale Kosiński ma inną pamięć. Tak. Był prześladowany, był malowanym ptakiem, niezrozumiałym przez tych złośliwych, prymitywnych dzieci. Nie z ich winy. Nie mógł ich przygarnąć, bo to w nim siedziało to wspomnienie zła. No proszę sobie wyobrazić, gwałcone dziecko 10-12-letnie przez księdza, po 20 latach księdza. I co? I to dziecko się rzuci na szyję temu księdzu? No tak. No ludzie. No trzeba wejść trochę w psychikę dziecka. I w przeżycia tego dziecka, które zostają do śmierci. Mhm. I do śmierci Jurek był prześladowany. No i ta straszna historia, która się wydarzyła w 1984 roku, dwóch dziennikarzy z Village Voice, którzy dobrali mu się do skóry, zaczęli grzebać w jego życiu, wybrali się do tej Dąbrowy Rzeczyckiej, zaczęli rozmawiać z tymi chłopami prostymi i wtedy zaczęły się tak zwane, Jurka, można powiedzieć, kłopoty trochę, dlatego że nagle świat jakby ujrzał troszeczkę inne oblicze, inne opowiadanie, inny życiorys Kosińskiego i Ameryka troszkę się nagle tutaj zdziwiła bardzo. Część osób twierdziła, że absolutnie Kosiński to jest Kosiński i my go znamy i kochamy, a część ludzi zaczęła go nazywać jakimś kłamcą, jakimś mistyfikatorem. Kosiński próbował odpowiedzieć na te zarzuty wspaniałą moim zdaniem książką, jego ostatnią, Pustelnik z 69. Tak, ulicy. Tak. Jak wielu kulturalnych ludzi, amerykańskich pisarzy, którzy poznali Kosińskiego, mieli oni bardzo dobre wyobrażenie. Poprzednik, prezes Pen Klubu, który wytypował Kosińskiego, wypowiedział się, że tak dobrego prezesa Pen Klubu nie było. To wypływało właśnie ze znakomitych możliwości organizacyjnych Kosińskiego. Kosiński znał życie komunizmu, stawał w obronie pisarzy prześladowanych. Nie stawał w obronie polskich pisarzy, bo to byłby pocałunek śmierci. No niestety, skończone doktoraty nie pomagają, jeżeli nie ma się ludzkiego odczucia i chęci myślenia, zrozumienia. Kosiński był doskonałym aktorem. Zagrał przecież Warrena Beattiego w filmie Reds, prawda? Czerwoni. Tak. Razem z Jackiem Nicholsonem. Mimo tego on był aktorem w życiu codziennym. Łącznie z tym, że zaczął podrywać moją żonę. Wezwałem Jurka, mówił, Jurek, podrywałeś? Pierwszy raz ukląkł przede mną. Aktorstwo. Mówi, Jurek, na Boga, utnij mi palę. Mówi, nie uprawy ręki, u lewej. No.
No tak. Wasze pierwsze spotkanie, 88 rok, Kosiński bardzo widać to przeżywał, wzruszony, spotkanie tutaj w szkole filmowej. Pan był jakby powołany do tego, żeby opiekować się nim od strony właśnie tych zdjęć dla prasy i tak dalej. Czy to pan sobie sam wymyślił, czy te zdjęcia, które są Kosińskiego tutaj z tego pobytu, to jest pańska inicjatywa, czy pan dostał takie rodzaj zlecenia? Ale absolutnie moja inicjatywa. Mhm. No chciałem utrwalić jego pobyt i kolegów, którzy jeszcze pozostali. I on był w 88, a potem był rok później, dobrze mówię? Rok później, tak. I też był w Łodzi, w Warszawie, tak. Tego czyty w czytelniku, tam tą malowanego ptaka, bo to było pierwsze wtedy wydanie legalne. Tam była ta historia, o której żeśmy tutaj wspominali z tymi chłopami. Wszyscy twierdzą, że to był pierwszy, albo może taki najważniejszy moment, który doprowadził do tej strasznej tragedii, która się wydarzyła u niego w domu na Manhattanie, że on się w tym kłamstwie już w tym momencie tak zagubił, że tego nie wytrzymał po prostu. Ostatnie nasze spotkanie, Jurek mówi, słuchaj, do mnie mówi, Jurek, przyjeżdżam w lipcu, zabieram cię do Nowego Jorku. W lipcu zabieram cię, a w maju popełnia samobójstwo. Mhm. Nie, proszę pana. Co mogło być przyczyną tragedii? Widzi pan, Jurek Kosiński wymyślał różne przedziwne rzeczy. Niejednokrotnie sprawdzał na przyjaciołach, jak one się sprawdzają, ale niejednokrotnie sprawdzał na sobie. Opis samobójstwa z założeniem folii jest... 69, czyli powstanie 69. Jest tam opisana ta historia. Facet wraca po spędzeniu wieczoru z Urszulą Dudziak. Umawia się z nią na następny dzień. Bierze kąpiel. Wcześniej bierze kartkę papieru i pisze trzy zdania. No właśnie. Te trzy słynne zdania pod tytułem jadę w daleką podróż, tak. Nie wiem kiedy wrócę, wyjeżdżam do wieczności. Jerzy Kosiński. I zostawia tą kartkę na stole, wchodzi do wanny. A może napisał ją miesiąc wcześniej, czy pół roku wcześniej. Tak. Ja przypuszczam, bo Kiki nie była na tyle podła, była zauroczona jak wszystkie kobiety. I nie życzyła Jurkowi źle, bo ona dzięki niemu... Pozwalała mu pewnie na te wszystkie ekstrawagancje, na te jego nocne podróże, gdzieś wszystko, jakieś te tak. Wszystkie historie. Nawet jak Kosiński podobno miał jakieś kobiety, przeprowadzał, to ona była bardzo tolerancyjna. Po prostu dla niej Jerzy był kimś wybitnym, jakąś... Ona była jego opiekunką, sekretarką. Obawiam się, że on no może chciał doświadczyć tego, jak to się człowiek czuje, jak zakłada. I za późno zorientował się, żeby zdjąć to. No tak, ale też mówi się o tym, że połknął 40 tam tabletek barbituranu, tego środku nasennego, popijając whisky, no więc to już są takie kalkulowane... Są przypuszczenia, tak. No to trudno powiedzieć. Czy to nie było tak, że on się trochę czuł już ciężko sam ze sobą, że czuł, że, bo tak wszyscy jakby próbują to mu dopisywać, że on po prostu już był bardzo taki zduszony sam w sobie w środku, nie miał pomysłu na siebie, literacko się wypalił po prostu. No tutaj w Polsce nagle otworzyły mu się te jakby drzwi tych przyjazdów, stworzył ten Amerbank, prawda, był pomysłodawcą, były jakieś studia żydowskie, były jakieś różne pomysły na podróże, natomiast jako pisarz on przestał mieć chyba jakiś pomysł na to swoje pisanie, jakby przestał być aktualny. Rozmawiałem z żoną Zbigniewa Brzezińskiego, Nelly. Rozmawiałem z Brzezińskim, z którym on był zaprzyjaźniony. A szczególnie Brzezińska powiedziała, że on miał rzeczywiście zaniki pamięci. Trudno mi w to uwierzyć, bo pamięć on miał fenomenalną. Mało tego, jest takie jego powiedzenie, patrząc w lustro, mówi, życie dziękuję ci za Kosińskiego, uwielbiał życie i zrealizował dokładnie to, o czym marzył. I był zadowolony z tego życia. Spełniony przecież. Oczywiście,
Janusz Głowacki powiedział, Kosiński niewyjaśniony jest o wiele bardziej ciekawszy niż wyjaśniony. Przecież Kosiński nikogo nie skrzywdził. Skrzywdził sam siebie tylko. Dlatego pomysł odebrania sobie życia wiele nasuwa myśli. Mhm. W jego głowie ciągle się coś działo. Mhm.